Bardzo chciałbym, aby wszyscy słyszeli. Chciałbym nawet, aby Polska usłyszała, jak wspaniałych mam przełożonych. Jak wielkich mam przełożonych. Chciałbym im bardzo serdecznie podziękować. Najpierw księdzu proboszczowi Mariuszowi Bradle oraz tego, którego z nami nie ma, księdzu wizytatorowi Kryspinowi Banko, że zrobili wszystko, co w ich mocy, absolutnie wszystko, abym mógł z wami być, abym mógł wam jak najdłużej duszpasterzować, abym mógł wam głosić Słowo Boże, abyśmy mogli spotykać się razem w tej świątyni i modlić się. Ksiądz wizytator i ksiądz proboszcz Mariusz Bradło, za to, jak walczyli o to, abym tutaj był z wami, naprawdę zasługują na gromkie brawa. Przy tym jeszcze oczywiście dziękuję księdzu Andrzejowi Gerejowi, dziękuję księdzu Edwardowi Firucie, którego nie ma dzisiaj z nami. Oni zawsze mnie wspierali na mojej drodze oporowskiej, na mojej drodze na Dolnym Śląsku, w tych działaniach, których się podejmowałem, pewnie i w niełatwych działaniach, zarówno jak i na tym poletku oporowskim, wrocławskim, jak i na tym poletku narodowym. Bo droga z obozem narodowo-radykalnym, której się objąłem, którą się szczycę, ona nie kończy się na Oporowie, ale ona będzie trwać nadal. W tej drodze ksiądz Edward, jak i ksiądz Andrzej również mnie wspierali i zawsze zanosili do mojego serca błogosławieństwo dla księdza Andrzeja i dla księdza Edwarda. Pewnie najpiękniejsze słowa wypowiedzą teraz przedstawiciele grup parafialnych, przedstawiciele całej naszej parafii. To są najważniejsze słowa, które teraz padną dla księdza Jacka. Ja tylko powiem, że bardzo się cieszę, że Zgromadzenie Księży Misjonarzy ma takiego księdza jak ksiądz Jacek. I my, misjonarze, dalej zostaniemy w rodzinie. Gdziekolwiek ksiądz Jacek pójdzie, to przecież misjonarzami będziemy. Jest nas ponad 200 i znamy się doskonale. Mi było bardzo miło, że chociaż tak w krótkim czasie tu w tej parafii też pracowałem z księdzem Jackiem, a ksiądz Jacek ze mną. Bardzo mi żal, że opuszcza tą parafię, będzie go na pewno bardzo brakowało, mi również jako bezpośredniemu jego przełożonemu. Bardzo dziękuję za tą pracę, księże Jacku, i niech Bóg ci błogosławi w tym, co robisz, a robisz bardzo wiele, dużo dobra. Bóg zapłać. Drogi księże Jacku, w imieniu całej służby liturgicznej chcielibyśmy podziękować tobie za opiekę nad nami, za wszystkie zbiórki, podczas których starałeś się nas nauczyć widzieć Boga w Ewangelii, czy też zobaczyć Go na boisku, czy na siłowni. Dziękujemy tobie za całe twoje działanie tutaj w parafii i mamy nadzieję, że to jeszcze nie jest koniec. Bo gdy mamy Boga, któż przeciwko nam? Bóg tobie zapłaci. Drogi księży Jacku, przez te kilka owocnych miesięcy księdza posługi w naszej parafii stał się nam ksiądz bardzo bliski. Jednakże pożegnanie zawsze budzi smutek rozstania. Jako Młodzież Maryjna chcemy księdzu podziękować za księdza niezłomność w głoszeniu Słowa Bożego i prawdy. Chcemy księdzu życzyć, aby Boża radość towarzyszyła księdzu w każdym dniu księdza posługi i wielu życzliwych ludzi wokół siebie. Bóg zapłać.
Drogi księże Jacku, kapłanie o wielkim sercu, w imieniu Rady Parafialnej, myślę wszystkich parafian, chcieliśmy Ci gorąco podziękować i podziękować też Panu Bogu, że postawił Ciebie na naszej drodze życia. Chciałoby się powiedzieć tak, niedawno żeśmy się spotkali, bo niespełna pół roku temu miała miejsce pierwsza msza Twoja w tej świątyni. A tak wiele dobra dokonało się dzięki Tobie w naszej parafii i w naszych sercach. Dziękujemy za miłość żarliwą do naszego Pana Boga i do Ojczyzny naszej, którą zarażałeś nas. Dziękujemy za każde słowo wypowiedziane z ambony, które poruszało nasze serca, sumienia i czyniło nas lepszymi. Dziękujemy za każdego człowieka, którego przyprowadziłeś do Pana Boga. Ta lista dziękczynna jest bardzo długa. Dzisiaj nasze serca płaczą. Jesteśmy rozdarci. Ale wiemy, że z każdej trudnej sytuacji Pan Bóg wyprowadza dobro. I ufamy, że tak będzie. Niech Pan Bóg, który jest Twoją największą miłością, błogosławi Ci na Twojej drodze kapłańskiego życia. Niech Cię umacnia, dodaje sił. A Matka Boża, Matka pięknej miłości, otacza swoim płaszczem i chroni przed wszelkim złem. Bóg Ci zapłać. Szczęść Boże. Kochany nasz nauczycielu, w imieniu całej młodzieży misjonarskiej i wszystkich Twoich uczniów chcemy Ci podziękować za to, że na naszej szkolnej drodze mieliśmy szansę spotkać tak wspaniałego człowieka, księdza, nauczyciela, pedagoga. Otworzyłeś nasze serca i umysły. Sprawiłeś, że nasze spotkania były pełne pasji i emocji. Nikt tak jak Ty nie traktował nas tak poważnie. Szanowałeś nasze poglądy, myśli, wybory. A my zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć. Ale przede wszystkim zarażałeś nas miłością do Pana Boga i do naszej kochanej Ojczyzny. To właśnie tutaj, w tym kościele, Ty, księże Jacku, w kazaniu do wiernych powiedziałeś, że w każdej walce o prawdę trzeba się liczyć się z tym, że przyniesie ona ofiary. Z niezrozumiałych dla nas powodów, a i pewnie dla wielu tu obecnych, to właśnie ta przeogromna miłość do Boga i Ojczyzny stała się pretekstem do ataków na Ciebie, księże Jacku, i podważenia wartości chrześcijańskich. Ciężko pogodzić się nam z faktem, że musisz ponieść ofiarę tych niegodziwych rzeczy, a my, że tracimy naszego wspaniałego przyjaciela, przyjaciela młodzieży. Drogi nauczycielu, życzymy Ci, abyś w swoich działaniach był niezłomny, twardy, silny i nie zważał na złe języki. Żebyś uparcie szedł drogą, którą wskazuje Ci Pan Bóg i nigdy z niej nie zszedł. Jesteśmy dumni, że mogliśmy Cię poznać. Jeszcze raz za wszystko dziękujemy. Jesteśmy tutaj, żeby stanąć w Twojej obronie, bo jesteś człowiekiem głębokiej wiary, który dla wielu z nas stał się inspiracją i duchowym przewodnikiem, który w tak krótkim czasie wykonał ogromną pracę duszpasterską, pogłębiając w nas poczucie przynależności do Kościoła katolickiego. Chciałam podkreślić, że jesteśmy tutaj, żeby stanąć w Twojej obronie,
ale również w obronie całego Kościoła katolickiego, co jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem. Jako nacjonaliści, jako patrioci, a przede wszystkim jako chrześcijanie mamy obowiązek reagować, gdy atakowany jest Kościół, a tym samym, gdy atakowana jest prawda. Mamy z tym do czynienia niestety nieustannie. Kościół jest atakowany zarówno z zewnątrz, jak i trawiony od środka. Atak na ciebie rozpoczął się od dnia, gdy stanąłeś obok nas. Stanąłeś obok zwyczajnych ludzi, żyjących wedle zwyczajnych zasad, dla których najważniejsze są te trzy słowa: Bóg, honor i ojczyzna, w tej właśnie kolejności. Twoja odważna postawa wzbudziła wściekłość i uruchomiła machinę nienawiści, mającą ciebie zniszczyć, mającą ciebie złamać i zakazać mówić ci prawdę. Machina została uruchomiona i rozpędzona przez gazetę, która nienawidzi Polski, nienawidzi Polaków, a przede wszystkim nienawidzi Kościoła. Ta właśnie antykatolicka gazeta, używając wszelakich technik manipulacji, starała się wywrzeć nacisk na hierarchów Kościoła, by zakazali ci mówić prawdę. A dzisiaj oglądamy owoce ich nienawistnego działania. Spójrzmy na owoce twojej duszpasterskiej posługi, zarówno tutaj w parafii świętej Anny, jak i na plony, które obserwujemy poza jej terenem. Nakłoniłeś dziesiątki tysięcy ludzi do modlitwy w trakcie patriotycznych manifestacji. Dzięki temu nie były to tylko manifestacje ducha polskości, ale też manifestacje świętej wiary w Jezusa Chrystusa. Napełniłeś konfesjonały i skłoniłeś wiele osób do powrotu na łono Kościoła. Wszyscy obserwujemy, ile dobra naokoło stało się w ciągu ostatnich miesięcy. Nikogo nie zostawiłeś samemu sobie. Oddawałeś się w pełni duszpasterskiej posłudze, dzięki czemu parafianie, szczególnie dzieci i młodzież, do których miałeś cierpliwość, zbliżyli się do Kościoła i z radością gromadzili wokoło ciebie. Tyle dobra wokół, więc nie możemy zrozumieć, dlaczego tak szybko, po kryjomu, w trakcie ferii zimowych jesteś usuwany z terenu diecezji. Dlaczego mimo ogromnego poparcia ze strony parafian, mimo owocnej posługi, wszystko jest przekreślane? Czy powodem jest strach przed kolejnym artykułem antykościelnej gazety, która atakuje Kościół przy każdej sposobności i tworzy w swej redakcji specjalne stanowiska skupiające się w pełni na tym celu? To oczywiste, że młody ksiądz, patriota, stał się solą w ich oku i ich ofiarą. Gazety, która regularnie drukowała artykuły szkalujące dobre imię księdza, mające wywrzeć nacisk, który zmusi księdza do milczenia. A naszą świętą powinnością jest sprzeciwiać się słowem i czynem, kiedy nikczemni mudżahedini politycznej poprawności ze znanej nielubianej redakcji, chwytając się wszelkich sposobów, próbują uciszyć głos, który odważył się mówić o prawdzie. Przypominam, że jesteśmy tutaj, by stanąć w obronie wartości, w obronie prawdy i by domagać się odpowiedzi. Kto podjął decyzję o przeniesieniu księdza i jaki miała na to wpływ nagonka antykościelnej gazety? Bez wzajemnego przerzucania odpowiedzialności i umywania rąk. Jesteśmy tutaj, bo boimy się o nasz Kościół. Boimy się, że na skutek działalności złych ludzi, jego wrogów, zapomni o swoim prawdziwym i naczelnym powołaniu, jakim jest doprowadzenie ludzi do wieczności z Bogiem, a w zamian uwikła się w sprawy przyziemne i stanie się ich zakładnikiem. Jesteśmy członkami Kościoła walczącego i zawsze będziemy stawać w jego obronie, naprzeciw złu, naprzeciw kłamstwu i naprzeciw niesprawiedliwości, w pierwszej linii frontu. Bo jak możemy nazwać to, że gdyby nie nacisk parafian, to ksiądz Jacek nie mógłby nawet odprawić ostatniej mszy świętej
w tej parafii, jak w niewielką, oczywistą niesprawiedliwością. Jak, jeśli nie niesprawiedliwością, możemy nazwać karanie księdza za głoszenie prawdy i nauki Chrystusa poza murami świątyni? Ksiądz Jacek nigdy nie powiedział nic niezgodnego z oficjalną nauką Kościoła Świętego czy Słowem Bożym. Jego działaniu zawsze przyświecała miłość do Boga i do ludzi. I na skutek wrogów Kościoła jego słowa były wielokrotnie manipulowane i przedstawiane w nieprawdziwym kontekście. Gdzie, jeśli nie na straży prawdy, powinniśmy dzisiaj stać? Stoimy i zawsze będziemy stawać w obronie prawdy i w obronie Kościoła. Proszę księdza, chcemy księdzu podziękować za księdza posługę, za to, że wielu z nas pokazał ksiądz drogę do Boga, ścieżkę do nawrócenia, że przypominał nam ksiądz bezustannie o słowach Ewangelii i chrześcijańskim obowiązku walki o prawdę i o sprawiedliwość. A przede wszystkim chcę by księdzu podziękować za wlanie w nasze serca nadziei. Nadziei, że trawiony od środka Kościół zwycięży zło, które chce doprowadzić do jego upadku. Jesteśmy na wojnie, trwa walka dobra ze złem. Ale dzięki takim kapłanom jak ksiądz Jacek, dzięki postawie niezłomnej walki, Kościół katolicki wstanie z kolan naprzeciw kłamstwu i naprzeciw obłudzie. Pozbędzie się strachu wywołanego przez wewnętrznego wroga i środki masowego przekazu i zwycięży, bo prawda musi zwyciężyć. Dziękuję w imieniu Obozu Narodowo-Radykalnego. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce! Szczęść Boże, księże Jacku. Ja w imieniu kombatantów i weteranów, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych chciałem ci złożyć najserdeczniejsze życzenia dalszej drogi, wspaniałej, drogi pełnej sukcesów. Może nie takiej jak tu we Wrocławiu. Myślę, że zmieni się to trochę. Będziemy walczyć o to. Znaczy może już nie my, bo my odchodzimy, ale młodzież. Powiedzmy, tak jak Justyna. Razem będziemy walczyć. Szczęść Boże, księże Jacku. Dużo zdrowia, pomyślności i wszystkiego najlepszego. Moi drodzy, naprawdę brakuje mi słów, żebym mógł wam podziękować najlepiej, jak to tylko możliwe. Myślę, że najlepszym podziękowaniem będzie to, gdy zaraz wam oczywiście pobłogosławię, ale to, że was zapewnię, że ta droga, którą kroczyłem tutaj, na ziemi Dolnego Śląska, również ją będę prowadził na Podhalu, w Zakopanem, gdzie zostałem wysłany. Z gór będzie słychać jeszcze lepiej. Niech cała Polska usłyszy, jakie wartości są wartościami fundamentalnymi. Gdziekolwiek będę, czy będę w Beninie, czy będę w Stanach Zjednoczonych, czy będę gdzieś za granicą, chociaż mam nadzieję, że zostanę w Polsce, to będę głosił te wartości, do których powołał mnie Chrystus, bo jemu ani narodowi polskiemu nigdy, ale to nigdy nie będę mógł się przeciwstawić. O tym mogę was z całego serca zapewnić. I proszę was, módlcie się za mnie, odmawiajcie modlitwy, jakie tylko wam przyjdą do głowy. Zawierzajcie mi Matce Najświętszej, gdyż ja tej modlitwy potrzebuję, ale również ja wam obiecuję, że ja was nigdy ze swojego serca nie wyrzucę. Z wielkim bólem zostawiam dzieci pierwszokomunijne, które były dla mnie naprawdę ogromną radością. Szczekałem na to, aż będę mógł im pierwszej komunii świętej udzielić. Ale do dzieci, do was kochane, mówię właśnie do was i do wszystkich innych, które tutaj są. Już niebawem przyjmiecie Pana Jezusa do swojego serca. I proszę was, abyście to wszystko, o czym wam mówiłem przez te miesiące, abyście żyły naprawdę. Dobrze, to się cieszę. Tak samo i młodzież misjonarska i gimnazjaliści.
Dziękuję wam za to, co powiedzieliście i dziękuję, że tak odczytaliście moje intencje, sposób prowadzenia lekcji, spotykanie się z wami poza szkolnymi murami. Bardzo mi na tym zależy, zależało i będzie zależeć, abyście wyrośli na mężnych Polaków i na mężnych wyznawców Chrystusa. I proszę was, już niebawem przyjmiecie sakrament bierzmowania. Proszę was, walczcie ze światem rozdartym nienawiścią. Walczcie z grzechem, zbrodnią i achrześcijańskimi ideologiami. Walczcie darami Ducha Świętego. Walczcie Jego mocą i Nim samym. Jestem przekonany, że zwyciężycie. A ja teraz brawa dla was. Była też ze mną przez te miesiące liturgiczna służba ołtarza. Nieraz ponosi ode mnie dostali za to, że musiałem ich dyscyplinować. Mam nadzieję, że tak mnie zapamiętacie, bo tak wyglądała nasza ostatnia, może nie zbiórka, ale chyba facebookowe kontaktowanie się. Dostaliście trochę ode mnie po głowie. Natomiast wierzcie mi, że to, co mówiłem, robiłem z miłości do was. Chciałem i chcę nadal, abyście rozwijali się najlepiej, jak to tylko możliwe, w przyjaźni z liturgią, z mszą świętą, z Eucharystią. Po to tworzyliśmy Lectio Divina, czyli czytanie Bożego Słowa. Po to również czasem spotykaliśmy się na pizzy, aby móc pogłębić naszą wspólnotę. I po to też spotykaliśmy się na siłowni, aby być silniejszymi i aby polskie kobiety z mocą obronić. Brawa dla was. Proszę was, byście jako żołnierze Kościoła Walczącego, jako żołnierze, którzy trzymają w ręce miecz obosieczny, miecz miłości bezgranicznej do drugiego człowieka, a zarazem miecz nienawiści do zła, grzechu, kłamstwa i achrześcijańskich ideologii. Abyście tym mieczem walczyli, bo my Polacy możemy dać świadectwo Europie, która dokonuje na sobie samobójstwa. To wy, moi drodzy, dzięki mocy, którą daje wam Chrystus, możecie uratować cywilizację łacińską przed upadkiem. Przed upadkiem, który z pewnością każdy z was widzi. I chciałbym wyjaśnić jedną rzecz, bo wielokrotnie zarzucano mi, że przemawiałem pod banderą celtyckiego krzyża bądź falangi, polskiej falangi, znaku polskich nacjonalistów, którym Ewangelia i Jezus Chrystus przyświeca na całe życie. Chcę, abyście pamiętali, że lepiej jest pod tą banderą przemawiać i pod tą banderą głosić żywego Chrystusa, niż hańbić się w postkomunistycznych mediach, które z całą mocą i z całą siłą, jaką tylko mają, chcą zwalczyć Kościół katolicki i nasz naród polski. Lepiej przemawiać pod falangą i celtyckim krzyżem, niż pod banderą postkomunistów, neomarksistów, modernistów i tych, którzy Kościół od środka próbują zniszczyć. Bądźcie spokojni, będziemy walczyć dalej, będziemy walczyć miłością do drugiego człowieka oraz odrzuceniem zła, kłamstwa i tego, co nijak się ma do świętej Ewangelii. Zapamiętajcie, moi drodzy, te piękne słowa. Zdrajcą jest ten, kto przestaje walczyć. Proszę was, byście nigdy nie byli zdrajcami. I tą mocą, jaką mamy w sobie, zawierzmy naszą drogę, drogę Kościoła Walczącego, Matce Najświętszej, pod twoją obronę. I chcę, żeby to wybrzmiało za tę młodzież, z jaką miałem przyjemność się spotykać, za tych ludzi, z którymi miałem przyjemność modlić się wspólnie i głosić im Słowo Boże, a szczególnie za tych wspaniałych ludzi, kochających bezgranicznie Chrystusa i polski naród, za kandydatów i członków oraz sympatyków obozu narodowo-radykalnego. Proszę, uwielbiajmy Boga. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Obudowanie Wielkiej Polski. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siłę i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych, pomordowanych w lokach gestapo i czeki, niech z łez naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib,
Niech z mogił żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata, powstanie Wielka Polska. O Mario, Królowo Korony Polskiej, błogosław naszej pracy i naszemu orężowi. O spraw miłościwa Pani, patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp Jasnej Góry i Ostrej Bramy zatrzepotały polskie sztandary z orłem białym i Twym wizerunkiem. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.